co grają Polacy? Generalnie w to samo, co wszystkie inne nacje. Największe światowe hity pokroju FIFA, Call of Duty czy GTA są popularne wszędzie. W Stanach, w Anglii, w Niemczech, w Rosji i w Polsce również. Ale w większości tych produkcji nie jesteśmy siłą dominującą. Przede wszystkim ze względu na populację, co nie oznacza, że nie istnieją gry, w których Polacy stanowią, no może nie większą część społeczności, ale jej bardzo istotny element. Podobny materiał, a nawet dwa robiłem niemal dokładnie 4 lata temu, ale 4 lata w branży gier wideo to naprawdę sporo, więc warto sprawdzić, jak sytuacja prezentuje się aktualnie. Na wstępie zaznaczę, że jeśli chodzi o tytuły przedstawione w tamtych materiałach, to niewiele się zmieniło. Wciąż odgrywamy bardzo istotną rolę w Scrap Mechanic, Shakes and Fidget, Trackmania Nations Forever, Car Mechanic Simulator czy w darmowym symulatorze wędkarstwa Fishing Planet. Ale to oczywiście nie wszystkie tytuły, które Polacy statystycznie cenią sobie bardziej niż reszta świata. Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy wielu z was prawdopodobnie nie było jeszcze na świecie, niezwykłą popularnością cieszyło się dość prymitywne, stworzone przez 4 niemieckich studentów MMO o nazwie Tibia. Mogłoby się wydawać tytuł całkowicie dziś zapomniany, a może nawet martwy, ale nie. Choć Tibia zniknęła z tak zwanego mainstreamu i coraz trudniej spotkać kogoś, kto przyznałby się, że jest aktywnym graczem, ten tytuł wciąż żyje. I tak jak dobre kilkanaście lat temu, na serwerach najłatwiej trafić na przedstawicieli 2 narodów. Brazylijczyków oraz, oczywiście, Polaków. Razem stanowimy prawie 50% całej społeczności. Następne narodowości, czyli Szwedzi, Amerykanie czy Brytyjczycy są daleko, daleko za nami. O ile wyjątkową popularność Tibi w Polsce w okolicach 2005 roku można wytłumaczyć prostotą rozgrywki, łatwą dostępnością, zerowymi wymaganiami sprzętowymi i swego rodzaju modą, o tyle teraz, w roku 2021, jest to spora zagadka. Mody na Tibie zdecydowanie już nie ma, komputery są zdecydowanie mocniejsze, dostęp do ciekawych, wartych uwagi darmowych gier prosty jak nigdy wcześniej, a mimo to Polacy wciąż grają w Tibie. Najbardziej logicznym wytłumaczeniem byłoby chyba stwierdzenie, że w większości to wciąż ci sami gracze, którzy zaczęli zabawę kilkanaście lat temu. I dalej walą z aksa i z różdżki, ale może są wśród was ludzie, którzy znają to środowisko i potrafią wytłumaczyć współczesny fenomen Tibi. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. W mniej więcej tym samym czasie narodził się inny polski fenomen sprzed lat. Deluxe Ski Jumping, a konkretnie jego druga odsłona, nazywana potocznie Małyszem. Jerzyk, dawaj tutaj. No co jest? Wskoczyłem 280 na Słowenii. Kim? No jakim? Małyszem. Pokaż replay. Określenie to wzięło się oczywiście od Adama Małysza, który w okolicach 2002 roku odnosił największe sportowe sukcesy. Cała Polska żyła wówczas skokami narciarskimi, więc nie ma się co dziwić popularności DSJ. Kiedy Małysz zakończył karierę, pałeczkę przejął Kamil Stok, wspomagany obecnie przez Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. Polska wciąż żyje skokami narciarskimi, ale DSJ zniknęło z powszechnej świadomości kibiców. Ludzie, którzy w ogóle nie interesują się tym tematem, mogą odnieść wrażenie, że ta seria jest po prostu martwa, ale nie. Najnowsza, 4. odsłona trafiła na rynek w roku 2011 i jest rozwijana do dziś. W tym momencie głównie przez polskich fanów, którzy stanowią blisko 75% wszystkich aktywnych graczy. To rodzimi moderzy stworzyli narzędzie do budowy nowych skoczni i dali twórcy impuls do przygotowania aktualizacji, która umożliwi ich bezproblemową instalację. Z czego może wynikać wyjątkowa sympatia Polaków do wirtualnych skoków narciarskich? Po części z tradycji, bo jak mówiłem, DSJ jest u nas popularne od bardzo dawna. Po drugie, z powodu specyfiki samych skoków narciarskich. U nas to prawdziwy fenomen, którym w sezonie żyje cały kraj. Niedzielne, poobiednie turnieje oglądają nawet babcie, które generalnie za sportem nie przepadają. Ale mają swoich ulubieńców i spokojnie byłyby w stanie wymienić czołowych zawodników. Trzeba jednak pamiętać, że to bardzo niszowa dyscyplina, którą na wysokim poziomie uprawia się w dosłownie kilku krajach.
My szalejemy na punkcie skoków, a tymczasem we Francji, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych czy w Indiach mało kto wie, że taki sport w ogóle istnieje. Polska jest pod tym względem wyjątkowa, więc nic dziwnego, że w DSJ w zasadzie nie mamy konkurencji. Niedawno w sieci pojawiły się interesujące wyniki badań dotyczących Counter-Strike'a. Portal Litify przygotował zestawienie przedstawiające, jak procentowo rozkłada się liczba graczy w zależności od kraju. Z zestawienia możemy się dowiedzieć m.in. tego, że zaledwie 20 krajów odpowiada za około 70% populacji graczy. Żeby lepiej oddać skalę tego zjawiska, dodam, że ogółem państw na świecie jest prawie 200, a w samej Europie ponad 40. Na pierwszym miejscu uplasowała się Rosja. Na drugim Stany Zjednoczone. Na trzecim, tuż za tymi gigantami, Polska. Przed Brazylią, Niemcami, Turcją, Kanadą, Ukrainą, Japonią, Wielką Brytanią, Chinami i innymi krajami, które nierzadko są kilkukrotnie bardziej zaludnione. Ale co najważniejsze, w naszym przypadku za ilością idzie jakość. Z badań wynika, że Polacy naprawdę potrafią grać w Counter-Strike'a i w zestawieniu biorącym pod uwagę liczbę graczy z najwyższą rangą, czyli Global Elite na milion mieszkańców, uplasowaliśmy się na dość wysokim 10. miejscu. Znowu przed Niemcami, Austrią, Belgią czy królującą w poprzednim rankingu Rosją. W ogóle wygląda na to, że najwyższy, najbardziej elitarny poziom prezentują właśnie państwa nadbałtyckie. W top 10 mamy Finlandię, Estonię, Danię, Szwecję, Norwegię, Litwę, Łotwę, Estonię i właśnie Polskę. Naprawdę niezłym wynikiem możemy pochwalić się także w kontekście najnowszej odsłony Europa Universalis. Czwórka co prawda trafiła na rynek w sierpniu 2013 roku, więc nie jest specjalnie świeżą produkcją, ale studio Paradox systematycznie ją wspiera i rozbudowuje, wydając kolejne rozszerzenia. Choć trzeba uczciwie przyznać, że jeśli chodzi o ich jakość, to bywa z tym różnie. Społeczność Europa Universalis to grupa w pewnym sensie elitarna. Gry z tej serii to nie są proste, przystępne zabijacze czasu, tylko naprawdę wymagające strategie z dość wysokim progiem wejścia. W Polsce ten cykl ma naprawdę długą tradycję, co podobnie jak w przypadku Tibi, po części wynika pewnie z faktu, że Europa Universalis nigdy nie wymagała do działania potężnego komputera. Całkiem liczną część społeczności stanowimy także w Hearts of Iron 4, czyli strategii osadzonej w czasach II wojny światowej. Ale na przykład w kosmicznym Stellaris, tworzonym przez to samo studio, w zasadzie nas nie widać. Co pokazuje, że większym zainteresowaniem cieszą się u nas strategie historyczne, w których Polska odgrywa aktywną, istotną rolę. Jak przyznał ostatnio Gambry, są takie tematy, które przespaliśmy. Eurotrack, który od 2012 roku był szalenie popularny w Polsce. I faktycznie. Polacy uwielbiają wirtualne podróże tirami, czy mówiąc bardziej profesjonalnie, ciągnikami siodłowymi. Nie do końca wiem, z czego to wynika, bo mimo że rozumiem relaksacyjny aspekt tego typu produkcji, to wciąż nie wyjaśnia, dlaczego akurat my lubimy relaksować się w taki sposób. Statystycznie bardziej niż na przykład Francuzi, Hiszpanie czy Brytyjczycy. Być może chodzi o możliwość wirtualnej jazdy po swojskich terenach, bo przecież w Euro Truck Simulator 2 obecna jest Polska, rozbudowywana przez fanów za pomocą modyfikacji. Może wynika to z faktu, że nasze firmy transportowe są naprawdę silne i naprawdę nie trudno spotkać kogoś, kto jest albo był kiedyś zawodowym kierowcą tira. Trudno powiedzieć. W każdym razie Euro Truck Simulator 2 to w Polsce wyjątkowo popularna produkcja, o czym świadczy fakt, że od dłuższego czasu znajdujemy się w czołowej piątce wszystkich grających nacji. Według niektórych źródeł aktualnie jesteśmy trzecią siłą, zaraz po Turkach i Rosjanach. No i na zakończenie produkcja, której w tym zestawieniu zwyczajnie nie mogło zabraknąć, czyli Farming Simulator 19. Najnowsza odsłona słynnej serii rolniczych symulatorów. Popularność tej serii w Polsce prawdopodobnie wynika z ogromnej roli, jaką odgrywa u nas rolnictwo. Jak wiele osób mieszka na wsi i prowadzi własne gospodarstwo, albo przynajmniej ma bezpośrednią styczność z uprawą rzepaku, kukurydzy albo hodowlą świń.
Rolnicy to często, wiem po znajomych, pasjonaci, którzy godzinami potrafią opowiadać o maszynach, nawozach, gatunkach zbóż i autentycznie się tym fascynują. Możliwość obcowania z taką tematyką w przystępnej grze wideo to naprawdę kusząca opcja. W symulator farmy grywają ludzie, których trudno określić mianem graczy, bo skupiają się tylko na tym jednym tytule. Strzelanie do kosmitów i walka z zombie ich nie kręci, ale bardzo chętnie będą przez godzinę orali wirtualne pole. Co oczywiście nie oznacza, że w Farming Simulator grają tylko ludzie ze wsi. Mieszczuchy również, bo w gruncie rzeczy to naprawdę spokojna, relaksująca produkcja, w której powolutku rozbudowujemy własny kawałek ziemi. Działa to trochę jak Simsy albo Animal Crossing. Gołym okiem widać efekty wykonywanej systematycznie pracy, co naprawdę daje satysfakcję. Polacy mają stałe miejsce w top 5 wszystkich narodowości grających w Farming Simulator 19, a zdarzają się miesiące, kiedy wskakujemy do top 3. Rywalizujemy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. Na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!